Hej, witajcie! Z tej strony Durward, witam Was w trzeciej odsłonie cyklu Pasie na emeryturze kontra serwer EU. W miesiącu grudniu skupimy się głównie na czołgach premium, to z racji na kalendarz adwentowy, jaki towarzyszył nam przez cały ten miesiąc oraz czołgi, które dało się wylosować w skrzyneczkach. A nim przejdziemy do klasyfikacji na sporej ilości pojazdów, jeszcze drobny komunikat. W tym miesiącu pomijam moje miejsce na tle klanu. Przejdźmy zatem od razu do pierwszego pojazdu. A tym jest czołg amerykański średniak szóstego poziomu Thunderbolt. Thunderbolt, który przez wielu jest uważany za lepszy od Shermana Fury, dlatego właśnie on trafił do tej klasyfikacji. Jak możecie zobaczyć, nie jest to jakaś super popularna maszyna. Niewielu z nas ten pojazd posiada, a najlepszym wśród paziów jest, jak żeby inaczej, nasz dowódca Dead, który na Thunderbolcie osiąga naprawdę fajne wyniki. Ilość fragów na bitwę powyżej 1,5 sztuki świadczy o tym, że nawet średni, by się wydawało, czołg w dobrych rękach potrafi niejednokrotnie odmienić losy bitwy. Idziemy dalej, tutaj będzie tak troszeczkę poszeregowane po nacjach. Docieramy więc do T26E5 Patriota, którego swoją drogą wielu z nas wylosowało w świątecznych skrzyneczkach. Ja niestety takiego szczęścia nie miałem. Nie zmienia to faktu, że czołg ten najbardziej chyba przypadł do gustu graczowi Born to Rage, który załapał się w top 400 serwera europejskiego i osiąga całkiem przyjemne wyniki. Jeszcze bardziej ten czołg przypadł do gustu chyba Hercowi, który wyniki ma nieco lepsze od Borna, jednak rozegrał on mniej bitew. Życzę, aby po rozegraniu 200 bitew, aby znaleźć się w tej głównej klasyfikacji, ten wynik był oczywiście jeszcze lepszy. Idziemy dalej, trafiamy już do nacji francuskiej, którą rozpoczyna 8-tierowy czołg średni z magazynkiem Lorraine 40T. Popularna lorka dostępna była w kalendarzu adwentowym dokładnie 10 grudnia. Czołg ten ma wielu swoich ogromnych zwolenników. Są też tacy pazie na emeryturze, którzy za lorką nie przepadają. A najlepszym graczem na tym francuskim medzie jest Afrodyzjak, który, jak widzicie, rozegrał ponad 200 bitew na tym Francuzie. Podejrzewam, że lorka gości w jego garażu nieco dłużej niż tylko w grudniu, raczej niż od grudnia 2017 roku. Pozostali pazie na emeryturze zbliżają się do tej liczby. Ciekawostka, u Hegemona 100% WR-ki. Obyś tych bitew miał jak najwięcej i jak najszybciej, abyś trafił do tej klasyfikacji. Ilość zniszczonych pojazdów na bitwę w ilości 3 też na pewno robi wrażenie. Pozostali gracze pogrywają sobie tą lorką. Zobaczymy, jak pójdzie im w kolejnych miesiącach, jeśli oczywiście lorka trafi do naszej klasyfikacji. Idąc dalej, trafiamy na AMX-a M449, zwanego również Liberté z racji na swój odpustowo-kogucikowy kamuflaż. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, pojazd ten jest bardzo mało popularny wśród paziów na emeryturze. Najbardziej lubi go chyba Grzechu, który sporo, jak widzicie, pograł tym pojazdem. Ilość zniszczonych czołgów na bitwę przekracza 1 sztukę WR, też całkiem przyzwoity. Zobaczymy, jak pozostali klanowicze odpowiedzą na wynik osiągnięty przez Grzecha. Idziemy dalej. Tutaj czołg, który wielu z nas trafiło, otwierając świąteczne skrzyneczki. Mowa oczywiście o widocznym na waszych ekranach T28EF30. Pojazd ten jest bardzo przyjemną maszyną 4. poziomu, losowaną co prawda na 6, ale z racji na swoje działo naprawdę potrafi wziąć sprawy w swoje ręce. Gdyby ta celność była lepsza, to ta maszyna, mówiąc delikatnie, byłaby
mocno przegięta, jednak działo, które sieje kalafior za kalafiorem, nie pozwala osiągać aż tak drastycznie miażdżących wyników. Tak czy inaczej, jest to naprawdę bardzo przyjemny pojazd. Mam nadzieję, że Wam udało się go trafić, bądź przez najbliższe nieco ponad dwa tygodnie od chwili nagrywania tego materiału traficie jeszcze ten pojazd. Ja go serdecznie polecam i tak troszeczkę mało skromnie pokażę Wam jeszcze moje statystyki na tym pojeździe. 100% win ratio i ponad 2 zniszczone czołgi przeciwnika na bitwę w 11 bitwach. No, Wam również życzę takich wyników. Mam nadzieję, że uda mi się klasyfikacją osobistą na tym pojeździe dogonić chociażby hegemona, który może aż tyle czołgów nie niszczy, ale wyniki osiąga mimo co lepsze od moich. Idziemy dalej. Tutaj czołg STG, który również dostępny był podczas kalendarza adwentowego 19 grudnia. On występuje oczywiście w dwóch wersjach. Jest to STG bądź gwardzista. I mówiąc szczerze, spodziewałem się nieco większej popularności tej maszyny wśród paziów na emeryturze. Tutaj ilość osób posiadających ten czołg widzicie na ekranie. Ja czołg otrzymałem od jednego z Was już jakiś czas temu. 93 rozegrane bitwy przy, mówiąc szczerze, średnich wynikach stawiają mnie na trzecim miejscu wśród pozostałych klanowiczy. Miejmy nadzieję, że pojazd ten trafi do ogólnej sprzedaży, choć na krótki czas, i wiele osób zaopatrzy się w ten pojazd, bo moim skromnym zdaniem jest to czołg warty polecenia, choć na pewno wymagający dość specyficznego stylu grania, niekoniecznie jak takim klasycznym czołgiem średnim. Idziemy dalej. Tutaj wydawałoby się rodzynek nacji chińskiej, ale zdradzając nieco, uprzedzając w zasadzie nieco fakty, nie będzie to jedyny Chińczyk w tym zestawieniu. W tym momencie mówimy oczywiście o WZC-121 GFT. Pojazd ten również otrzymałem w prezencie od jednego z Was. Bardzo serdecznie dziękuję. I jak możecie zobaczyć, jak do tej pory jestem jedyną osobą, która na tym czołgu rozegrała w klanie 200 bitew lub więcej. Moje wyniki są, delikatnie mówiąc, mocno średnie. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że załoga, jaką posiadałem, nie była najlepsza. Pewnie żaden z nas takiej super załogi od razu nie posiadał, chyba że ktoś przeszkolił sobie załogę, nie wiem, ze średniaka albo z jakiegoś czołgu ciężkiego. Tak czy inaczej, mam nadzieję swój wynik poprawić i uciekać w klasyfikacji przed goniącymi mnie hegemonem, lampardem oraz sensiją, którzy depczą mi po piętach, gdy tylko osiągną wynik 200 bitew. Zepchną mnie z tego zaszczytnego, jak na razie, pierwszego klanowego miejsca. Oczywiście wyniki wymienionych panów są zdecydowanie lepsze od moich. Tak czy inaczej, mogę na razie cieszyć się tym prowadzeniem, chociaż w takiej klasyfikacji. Idziemy dalej, przechodzimy do nacji niemieckiej. Czeka nas tutaj drobny maraton pojazdów tego właśnie kraju, a zaczynamy od niemieckiego bulldoga, może tak w skrócie będziemy określać ten czołg. Tutaj niewątpliwym liderem i królem czarnego niemieckiego bulldoga jest Sensia, który przekroczył na tym pojeździe 1,2 fraga na bitwę. Kolega bardzo lubi ten pojazd. Często grając w plutonie wybiera właśnie tego niemieckiego skauta i muszę Wam szczerze powiedzieć, że wyniki, jakie osiąga Sensia, są naprawdę warte uwagi. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś zdobyć jakąś ciekawą powtórkę i pokazać ją Wam. Zobaczycie, jak można zagrać niemieckim bulldogiem. Ja zrobiłem sobie drobny prezent z okazji świąt i również nabyłem niemieckiego bulldoga. Niech nie zmyli Was mój wynik osiągany na tym pojeździe w 7 bitwach. Grało mi się nim naprawdę wyśmienicie, jednak po rozegraniu tylu bitew, ile ma Sensia, wątpię, abym utrzymał tak wysoki wskaźnik, czy to zwycięstw, czy zniszczonych pojazdów na bitwę. Tak czy inaczej, obiecuję Wam, że się postaram i pokażę, udowodnię niemal,
że na czołgu lekkim też potrafię dobry wynik osiągnąć. Idziemy dalej. Tutaj mamy chyba jedną z najbardziej popularnych premek wśród paziów na emeryturze. Czołgiem tym jest niemiecki Panzer 58 Mutz, będąc dokładnym jest to pojazd szwajcarski, ale w grze oczywiście występuje jako czołg niemiecki. Tutaj zobaczcie na ilość graczy posiadających ten czołg. Mamy aż 3 podstrony. Tak więc dowód na to, że Mutz jest świetną maszyną. Sir Turok wychwala ten pojazd gdzie się tylko da. Oczywiście są czołgi lepsze od Mutza, ale ten jest chyba jego jednym z bardziej ulubionych pojazdów. Tak czy inaczej, dwóch panów, Razow oraz wspominany wcześniej Sensia, mają nieco lepsze wyniki od Turoka. Ja powoli, grając sobie Mutzem, wspinam się w klasyfikacji wśród naszych klanowiczy. No, nie mogę powiedzieć, żebym narzekał na Mutza, ale tak naprawdę cały czas uczę się tego pojazdu. Jest on dość specyficzny w grze. Świadczy o tym niewątpliwie wynik fragów na bitwę. No tutaj mogło być zdecydowanie lepiej. Idziemy dalej. Mamy istną perełkę kolekcjonerską, która również jest bardzo popularną maszyną wśród paziów na emeryturze. E25, siódmotierowy niszczyciel z ograniczonymi losowaniami. To dla wielu zabawka, a dla innych istny siewca zniszczenia na polach bitew. Zobaczcie, jakie doskonałe wyniki osiągają członkowie klanu Pazie na emeryturze. Jarashi, 204. pozycja na serwerze europejskim, ponad 2,5 fraga na bitwę. To naprawdę wybitny wynik. Kolejni gracze, Stork oraz raz jeszcze Sensia. Panowie, tutaj 2,15 fraga na bitwę, 1,95. No zobaczcie, no pojazd naprawdę robi robotę w dobrych rękach. Naprawdę odwdzięcza się świetnymi wynikami. Ja na tym pojeździe pograłem. Niestety nie załapałem się jeszcze na klasyfikację. Głównie z racji na fakt, że czas świąteczny spędzałem z rodziną. Obiecuję jednak, że i ja pojawię się w tej klasyfikacji. Z tego miejsca chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować osobie, dzięki której ten czołg znalazł się w moim garażu. Kompletnie nie spodziewałem się aż tak wyjątkowego prezentu. Obawiam się, że w tym roku nie byłem aż tak grzeczny, aby zasłużyć na taki prezent. Mam jednak nadzieję odwdzięczyć się w taki sposób, w jaki tylko będę mógł, aby E25 w moich rękach stał się również maszyną do siania zniszczenia na placu boju. Raz jeszcze dziękuję za prezent, a my przechodzimy do kolejnej maszyny, jaką jest Scorpion G, który również dość często losowany był z paczek świątecznych. Wielu z klanowiczy pojazd ten posiada od dłuższego już czasu i osiąga na nim naprawdę wybitne wyniki. Tutaj zobaczmy. Na pierwszym miejscu w klanie jest Navy Seals, zaraz po nim Dead, potem Hegemon, Sir Turok, White Lies, czyli można by powiedzieć topowi gracze naszego klanu. Co widać po statystykach, potrafią oni zamienić Skorpiona w maszynę do przechylania szali zwycięstwa w bitwie na stronę swojej drużyny. Graczy posiadających ten pojazd jest całkiem sporo. Zobaczymy, jak ta klasyfikacja zmieniać się będzie z kolejnymi rankingami, jeśli oczywiście chcielibyście oglądać ten pojazd właśnie w tym zestawieniu. Idziemy dalej, a tutaj nie mogłoby się obyć bez typa 59. Pojazd ten, który w masowych niemal ilościach trafiał do klanowych garaży. Mój garaż typa 59 się nie doczekał i jeśli miałbym być z wami szczery, ten czołg ani mnie ziębi, ani mnie parzy. Gdyby oczywiście znalazł się w moich rękach, zapewne pograłbym nim sobie trochę, jednak w żaden sposób nie naciskam na to.
typ do zwykłej sprzedaży raczej nie trafi. Mój ograniczony budżet nie pozwoli mi tak czy inaczej na posiadanie tego czołgu, chyba że gdzieś jeszcze pod koniec eventu jakieś 3 skrzyneczki uda się otworzyć i tam dopisze mi szczęście. Zdradzam nieco niespodzianki. Mam przygotowany jeszcze dla Was materiał z otwierania kolejnych skrzyneczek. Jest to fragment ze streama. Osoby, które były na streamie, wiedzą, co udało mi się wylosować. Nie było tam niestety typa. Zobaczmy jednak, jak pazie na emeryturze radzą sobie na tej chińskiej maszynie. Tutaj liderem jest FPK, który zajmuje 16 miejsce na tle całego serwera. Pozostali klanowicze, którzy dopiero co otrzymali ten pojazd, w zasadzie wylosowali, zbierają sobie bitwy. Zobaczymy, jakimi wynikami będą oni mogli się w przyszłych rankingach pochwalić. Nie ukrywam, typ 59 będzie pojazdem, który będziemy dość regularnie śledzić w tego typu materiałach. Na zakończenie dwa czołgi flagowe w naszym klanie. Pierwszym oczywiście KW2. Tutaj jeśli chodzi o topowych graczy, wiele się nie zmieniło. Każdy powolutku zbiera sobie bitwy na tej sowieckiej maszynie. Ja również pogrywam sobie dość często KW2. Okazją do tego są chociażby streamy Turoka, gdzie zawsze na odmianę sytuacji z WR-ką bierze się KW2, no i strzela nawet, można by powiedzieć, w niebo, ale magiczne pociski z KW2 zawsze znajdą sobie jakiś cel, który to powiększy pulę zadanych uszkodzeń przez nas w bitwie. KW2, tak jak mówiłem, jest bardzo popularna. Życzę wszystkim członkom klanu, aby jak najszybciej znaleźli się w topce naszego europejskiego serwera. I na zakończenie niemal tradycyjnie polska maszyna Pudel, na której niezmiennie króluje nasz dowódca. I nie wiem, czy Dead nie porzucił tej maszyny. Mam nadzieję, że Pudel nie kurzy się w twoim garażu. Cały czas czekam na top 10 serwera europejskiego w twoim wykonaniu. Ilość fragów na bitwę nadal imponuje, choć gracz FPK ma 100% WR-kę i 3 zniszczone pojazdy. Ile masz tych bitew? Nie chcę pytać, tak czy inaczej wynik godny uwagi. Królem Pudla, jeśli chodzi o ilość niszczonych pojazdów w bitwie, jest Herominik, któremu serdecznie gratuluję wyjątkowych wyników. Sam byłem świadkiem wielu bitew, gdzie Herominik za sterami Pudla, można by powiedzieć, wyciągał bitwę za uszy. Te wyniki w żaden sposób nie są sztucznie nabijane. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Wiem, że Herominik powoli zbliża się do 200 bitew na tej maszynie. Czy uda mu się przegonić naszego dowódcę? Zobaczymy. Ja mu tego szczerze życzę. Mam nadzieję, że wy również. Pozostali klanowicze powolutku zbierają sobie bitwy na Pudlu. Do ilości 200 bitew zbliżam się również ja. Mam nadzieję, że będę piął się w tej klasyfikacji coraz to wyżej, poprawiając swoje dotychczasowe wyniki. Jeśli chodzi o ten materiał, wyszedł on nieco dłuższy niż poprzednie jego części. Mam jednak nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Miesiąc grudzień był miesiącem pojazdów premium, a od stycznia chciałbym nieco odmienić styl nagrywania tych odcinków. Pojawiać się będzie również około 10 pojazdów, z tym, że będzie to 5 czołgów, tak jakby jako pierwszy raz, a 5 pojazdów będzie powrotem do klasyfikacji z miesiąca poprzedniego i porównamy sobie, jak wyniki na danej maszynie się zmieniły. Flagowymi pojazdami pozostanie KW2 i Pudel, które co miesiąc trafiać będą do takiego podsumowania. Będę się więc z Wami żegnał. Tym materiałem kończymy również rok 2017. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim za wspólnie spędzony czas, a na nowy 2018 rok życzę wszystkiego najlepszego zarówno w życiu prywatnym, jak i
na wirtualnych polach bitew, aby wasze zwycięstwa były jak najczęstsze, ilość niszczonych pojazdów rosła z każdą rozgrywaną bitwą, statystyki pieły się w górę. I co? To by było na tyle. Żegnam się więc z wami. Raz jeszcze dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!